W budynku po byłym przedszkolu numer 2 w Kruszborku przy ulicy Waryńskiego buduje się trzygwiazdkowy hotel, największy w mieście. Pracę znajdzie tutaj nawet 20 osób. Modernizujemy stary obiekt, który odtwarzamy. Połączenie jest tak samo z nowym obiektem i będzie obiekt hotelowy. Będzie sala restauracyjna, całe zaplecze spa i pokoje gościnne dla ludzi. Kupiliśmy go 5 lat temu, obiekt był bardzo zniszczony, stary. Mamy zdjęcia, gdzie obiekt był w czasach wojennych, jak wyglądał i odtwarzaliśmy go detal po detalu. Obecnie widać stan, jaki żeśmy odtworzyli. Każdy jest bardzo zadowolony, że ten obiekt nie został zniszczony do końca i połączyliśmy starą i nową część razem w budowie. Nie? Thank you.